Cześć, witam wszystkich. Jak widzicie, ogniskowy challenge ruszył. Płomień Podkarpacia zapłonął na ziemi krakowsko-częstochowskiej, w Jurze. Dziękuję bardzo kobiecie z zachodu za nominowanie mnie. Miałem duży problem, gdzie rozpalić to ognisko. Jak wiecie, w lesie ognia palić nie wolno, jak i w bliskiej okolicy, bodajże 100-150 metrów. Także nie namawiam do palenia ognia w lesie. Ja jestem na, że tak powiem, na swojej ziemi, na działce, która kiedyś była polem rolnym. Pracowało się tutaj, widzicie, a teraz las. Las brzozowy, mieszany. Tam dalej są dopiero pola. W lesie słychać syż, polowanie, szczały. Bardzo niespokojny dzień dla zwierzyny. O, super, taka kiełbaska naprawdę pyszności z ognia. Nominuję dwie osoby: Jacka z kanału Mój Las, Moja Pasja i Marcina z kanału Las, Kleszcze i coś jeszcze. Także kupujcie, panowie, kiełbasy i wybierajcie miejsca na ognisko. Nie wiem, czy słychać, jak psy szczekają. Przed chwilą padły też strzały. Nie wiem, jak tam moje fotopułapki, bo widziałem, że po lesie kręci się dużo osób. Jak skonsumuję kiełbaskę, to pójdę je sprawdzić. Fajnie to wygląda, apetycznie. Także dziękuję wszystkim, pozdrawiam organizatora Płomień Podkarpacia. Ogniskowy challenge ruszył. Życzę miłego dnia, trzymajcie się, cześć.